Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś Państwa i moim gościem jest Ewa Oleś. Dzień dobry. Dzień dobry, sekretarz literacka Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. No i o warsztatach będziemy rozmawiać po raz kolejny w życiu. O warsztatach teatralnych dla dorosłych. Zbliża się ten moment, kiedy z tym, co się na warsztatach rodzi, wychodzicie, żeby to pokazać, co to będzie w tym roku. Tak, i intensywność już jest odczuwalna. Wczoraj mieliśmy taką próbę, na której poczułam, że ten finał jest zapasem. To jest zupełnie już inna energia. Dochodzą rekwizyty, dochodzą jakieś już kostiumy i no, jest spięcie i koncentracja. Także za kilka dni właśnie finał. A co tym razem będzie? To jest spektakl pod tytułem Kabaret Próba. Tutaj się troszeczkę asekurujemy, chociaż to jest z przymrużeniem oka. Tym elementem, że próba? Tak, tym elementem, że próba. Wszystko może się zdarzyć. Zresztą myślę, że kilka tekstów, które pojawiły się na próbach, a wyniknęły z jakiejś pomyłki, one też wejdą. A nawet tak myślimy sobie, że jeżeli cokolwiek się zawali, to mamy dobry tytuł. Tak, no, bezpieczny. Tak, bezpieczny tytuł. To jest też o takiej ciekawości, że coś się może wydarzać na kolejnych spektaklach, bo nie jeden raz pokażecie to, co się urodziło. Tak, pokażemy 4 razy i myślę, że każdy z tych spektakli będzie inny, bo po pierwsze zawsze tak jest, nawet oglądając spektakle moich kolegów, aktorów po szkołach teatralnych, no, dostrzegam różnicę, że inaczej jest na próbie generalnej, inny jest 5., 10. spektakl. No a jeżeli chodzi o tak liczną grupę i grupę ludzi, którzy nie mają aż takiego doświadczenia ogromnego i warsztatu jak aktorzy, no to tym bardziej może się zdarzyć, zwłaszcza, że czynnikiem takim często przeważającym w niektórych oczywiście momentach, w jakichś mikromomentach jest trema, z którą no różnie sobie radzimy, że można nagle zapomnieć tekstu, który umiało się przez 4 miesiące, albo zapomni się wykonać jakiejś rzeczy, jakiejś sytuacji. Natomiast no myślę, że to wszyscy jesteśmy ludźmi i też na tym teatr polega, na takim bieżących sytuacjach, które mogą się wydarzyć i zaskoczyć nas. Cały smaczek chyba polega na tym, że coś się może wydarzyć, że to jest na żywo, tak. Że to nie jest, nie wiem, spektakl rejestrowany przez kamery i odtwarzany później, tylko tu się rzecz dzieje, później całe książki można by spisywać, kompletując anegdoty, tak, te aktorskie, dużo. Prawda? Ich jest dużo. No, przypuszczam, że i tutaj w takiej grupie teatralnej warsztatowiczów też tych anegdot zebrałoby się sporo. Jest sporo, zresztą jest to na bieżąco spisywane, ponieważ w naszej grupie jest dziennikarz Maciek Orman, który od lat spisuje różne ciekawe spostrzeżenia. Wyda książkę? Kto wie. Głównie to są abstrakcyjne myśli Marka i ludzi. Marka Ślosarskiego i ludzi z naszej grupy. Rzeczywiście brzmią one kabaretowo, bo Marek posługuje się metajęzykiem niesamowitym. I oczywiście są anegdoty, są wspomnienia. Nagrywamy także próby i one wejdą częściowo do reportażu, który będzie realizował Adam Markowski. Natomiast no, to jest taki bieżący zapis naszej energii i tego, co się działo na tych próbach od początku. I dla nas też ważny, bo nagle patrzymy na to, że 4 miesiące temu było zupełnie inaczej. Natomiast teraz wszystko rośnie, dojrzewa i każdy nabiera takiej energii i wiary w to, że jednak jest w tym sens. I to, ta energia, która jest i na próbach, i później po spektaklach, ona niesie i na pewno niesie i daje życie, bo wiem, że osoby, które biorą udział w warsztatach, bardzo chętnie wracają podczas kolejnych edycji. Tak, podczas kolejnych edycji, ale także uczestniczą w edycjach, które organizujemy zupełnie no, niezwiązanych z tym pokazem i 4-miesięcznymi warsztatami. A poza tym szukają też przestrzeni w innych teatrach dla siebie, współpracują z innymi twórcami, Bartek Modrow z naszej grupy pracuje na przykład z Adamem Hutyrą i też będą mieli niedługo premierę w klubie Politechnik. Ktoś jeździ na zajęcia do teatru Wyspiańskiego w Katowicach, kto inny działa musicalowo. Czyli choroba także, nie do zatrzymania. Tak, choroba trochę. Do zatrzymania i w zasadzie my mamy takie szczęście, że z ich talentami się spotykamy. Mhm. Jeszcze na chwilę zostanę przy Maćku Ormanie i tej hipotetycznej książce. Jak znam pióro Maćka, to będzie dobra rzecz i trochę powiem, czekam, aż się coś urodzi. To wiem, pamiętam, że był taki pomysł, żeby do Marka tych wypowiedzi podstawić pytania Maćka. I mieliśmy nawet to zrealizować i sfilmować, ale jak zwykle troszeczkę zabrakło nam czasu, ale może kiedyś zrealizujemy. To będzie później. Bo to są złote myśli. To będzie później, tak. To na to czekamy. Bliżej i bardziej realnie możemy myśleć o spektaklach, które pokażecie. Powiedz też trochę o twórcach, którzy stoją za warsztatami, o ludziach, którzy pracują z tymi, którzy chcą pracować. Ostatnio będąc w radiu u Ciebie cały czas powtarzałam, że mają charyzmę i wdzięk, ale oprócz tego... No tak, ale siedzieli obok, więc tak, byłaś pod presją. Tak. Większość. Natomiast nie wspominałam nic w radiu o talencie, ale to chyba jest zrozumiałe, że ci ludzie, czyli Marek Ślosarski, Marzena Płoniewska i Michał Walczak, to są ludzie bardzo utalentowani, którzy też ten talent i artystyczny, i pedagogiczny wykorzystują podczas warsztatów. I nie trzymają tylko dla siebie. Nie trzymają na szczęście dla siebie, mają dużo cierpliwości, są bardzo zaangażowani w projekt. To jest bardzo trudny projekt, to jest prawie 30 osób, które są przy tym widowisku i tak naprawdę przychodzi potem zmęczenie, jakaś frustracja i wtedy rzeczywiście trzeba, wtedy widzę, że ci ludzie mają w sobie tak dobrą energię, że to są w stanie przetrwać. I jakby, te kryzysy przełamać, przejść. Mówisz też o sobie? Oczywiście mówię, ja chyba największy mam kryzys zawsze po 2 miesiącach. Taki wynikający ze zmęczenia i nie wiem. Trochę wiesz, że przyjdzie? Czy... Wiem już, że przyjdzie i nawet się tak nie niepokoję, jak on przychodzi. Wiem, w którym momencie. I to jest łatwo stracić taką wiarę, na chwilę oczywiście. Nie wiem, to jest irracjonalne oczywiście, bo ja przecież wierzę i wiem, że wszystko dobrze wyjdzie, ale chyba to jest norma. Zwłaszcza, że jesteśmy pod koniec sezonu i tych też innych rzeczy. No tak, to wszystko się zagęszcza, tak? Natomiast mówiąc o tych twórcach, to jest właśnie bardzo ważne, że to są dobrzy po prostu ludzie, nie konfliktowi i mają dobrą energię oprócz tego talentu i tych różnych innych. Tak, tam się wszystko musi zgrać i to, co wkładają warsztatowicze i to, co jest poukładane przez twórców i to, co też muzycznie jakoś wybrzmiewa, tak? To, co widać. To prawda. A poza tym wiem po latach, po różnych edycjach warsztatów, że naprawdę nie każdy aktor, nie każdy pedagog teatru nadaje się do tego, żeby prowadzić warsztaty i przeprowadzać taki duży projekt. No, ten czynnik osobowościowy jest bardzo ważny. Tak. No tutaj takie mam wrażenie, myślę teraz o Marku Ślosarskim i o Marzenie Lamchłoniewskiej, że jest ogromny talent i też umiejętność przekazywania wiedzy dalej, ale też tak sobie wyobrażam, że czasami fantastyczne warsztaty mógłby poprowadzić ktoś, kto jakichś spektakularnych sukcesów jako aktor czy aktorka nie odnosi. Czasami ten talent pedagogiczny jest większy. Ale jasne, dlatego organizujemy od lat przegląd zespołów szkół średnich, gdzie oczywiście nasi aktorzy też prowadzą zespoły, ale jest mnóstwo pedagogów, którzy mają niezwykłą charyzmę i dar, sami nie będąc aktorami. Sami nie będąc aktorami i bardzo często po prostu ich spektakle wygrywają i to nie jest tak, że tylko aktor lub reżyser może prowadzić grupę. No ale ta charyzma jest czynnikiem takim ważnym i to czy się lubi ludzi, ma się pomysły, czy się rzetelnie podchodzi do tego, no bo podejście takie, że zaproponujemy ludziom coś, co w ogóle do nich nie przystaje, nie interesuje ich, bo jest tylko ambicją prowadzącego, no to też jest kiepska. To się nie spotka chyba. No można dotrwać do finału i pożegnać się i powiedzieć, że nie. No takie sytuacje też bywają. Oglądam nieraz spektakle i widzę, że Boże drogi, wszyscy się tam męczą. I to smutne jest. To jest smutne, no bo to jest jednak energia i talent gdzieś, który ujście ma, ale nie tam, gdzie potrzeba. A tu chodzi o to, żeby to niosło i żeby nawet po tym zmęczeniu, które przychodzi po finale, po domknięciu warsztatów, żeby 2 dni później albo nawet dzień później już myśleć o kolejnych. Tak, no. Tak masz. Znaczy, trudne pytanie. Nie wiem, tak sobie myślę. Pytanie jest łatwe, odpowiedź może nieprosta. Może. I tak zastanawiam się, co robić z kolejnymi edycjami, bo teraz ogólnie zajmuje mnie to, żebyśmy szczęśliwie dobrnęli do finału. Tak, natomiast no myślę, że osiągnęliśmy jako grupa jakąś też pełnię, bo widzę, że ci ludzie, oni są coraz lepsi i wspaniale się rozwijają. I myślę, że może czas na przekształcenie formuły, może czas na inne warsztaty, żeby każdy mógł też troszeczkę pójść w swoją stronę, poszukać czegoś dla siebie poza tym teatrem, a może też w tym teatrze, ale z inną formułą. Nie wiem, bo właśnie po premierze te myśli galopują i człowiek znowu chce tej adrenaliny i widzi, że w tym jest sens. Ale zobaczymy. Jak to... Zobaczymy. I mam nadzieję, że uda się niektórym z Państwa zobaczyć ten spektakl. To nie jest proste. Wiem, jak szybko bilety się rozchodzą. W czerwcu będą jakieś. Będą jakieś. Tak, jakieś. Tak, jakieś będą. Dobre pytanie. Grupa nazywa się Willkommen przez EU. Więc jeszcze to powiem. Grupa teatralna. Willkommen. Willkommen. Bardzo dziękuję. Willkommen. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę. Ewa Oleś była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.